Zapraszamy do kolejnego spotkania w ramach Akademii Ciekawości. Akademia Ciekawości jest to projekt przygotowany przez Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego. Projekt, który powstał w tych wyjątkowo trudnych czasach, a mianowicie czasach pandemicznych. Choć jest wiele ograniczeń, nie ograniczamy się w zdobywaniu wiedzy na temat tego, jak funkcjonować w dzisiejszym świecie. A dziś wiedza bardzo konkretna. Jest ze mną gość, dr Marcin Adamczyk, prawnik z Wydziału Prawa i Administracji, który opowie nam dziś, jak korespondować z urzędami w czasie pandemii. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie doktorze, zacznijmy od tego, czy urzędy w ogóle działają w czasie pandemii? Oczywiście, że tak. Przy czym no niestety z uwagi na liczne ograniczenia, przede wszystkim wynikające ze stanu pandemii, ale także wydawanych przepisów. Niestety mamy bardzo częste zmiany przepisów w tym zakresie i na dzień dzisiejszy to kierownik jednostki danej decyduje, jak urząd będzie otwarty. To powoduje niestety, że wybierając się do jakiegokolwiek organu w tym kraju, należy najpierw sprawdzić, czy to na stronie internetowej, czy dzwoniąc do tego organu, jak jest otwarty, ponieważ możemy trafić, różne mamy teraz metody. Niektóre organy, urzędy są otwarte na zmiany, jest praca zdalna. Nie wszystko uda nam się załatwić od ręki. Czasami musimy się zapowiedzieć, że przyjdziemy w konkretnym momencie. No niestety często też pocałujemy, mówiąc przysłowiową klamkę, bo nas nikt do tego urzędu nie wpuści, dopóki się właśnie nie umówimy. Problemem i niestety dużą nerwowością jest to teraz, że nie ma jednej reguły. Po prostu każdy kierownik jednostki decyduje indywidualnie. No, część z Państwa może słyszało z choćby doniesień jakichś medialnych, że administracja pracuje zdalnie i jest taki nakaz. To jest nakaz w cudzysłowie, ponieważ jest to ogólne zalecenie, ale ostatecznie kierownik każdej jednostki podejmuje samodzielnie decyzję, jakie sprawy są załatwiane. Mamy oczywiście wykaz spraw tak zwanych ważnych, natomiast wszystkie inne także. No, musimy sobie zdawać sprawę, że nie możemy zamknąć kraju, nie możemy zamknąć administracji, nie realizować zadań i obowiązków nałożonych przepisami prawa na poszczególnych wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów, no bo inaczej no byśmy niestety nie dali rady funkcjonować. Tym bardziej, że każdy z Państwa nas słuchających może być w jakiejś potrzebie, musi móc coś załatwić w tym organie administracji, bo bez takiego załatwienia kolokwialnej sprawy nie będzie mógł dalej normalnie funkcjonować, nie będzie mógł dalej podejmować czynności. Natomiast no, gorąca prośba, zanim się wybierzemy do jakiegoś organu, lepiej sprawdzić komunikat. Dlaczego odsyłam do stron www i stron BIP-owskich? Ponieważ zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, taka informacja musi obligatoryjnie być umieszczona na stronie każdego organu. W jakich godzinach jest otwarty, jak się z nim kontaktować, jakie sprawy załatwia, to wprost wynika z aktualnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie. Jeżeli już zajrzymy na stronę i uda nam się ustalić, że możemy wybrać się osobiście do urzędu, no to raczej każdy już wie, jak postępować, żeby sprawę załatwić. Co, jeżeli okazuje się, że urząd pracuje zdalnie? Tak jest. Praca zdalna z urzędu powoduje to, że pewne rzeczy możemy załatwić elektronicznie. Proszę także pamiętać, że my nie potrzebowaliśmy pandemii do tego, żeby załatwiać sprawy elektronicznie. To dostało obecnie teraz przyspieszenia. No niestety mamy takie błędne komunikaty, że my coś możemy załatwić na telefon lub coś możemy załatwić zwykłym mailem. To jest niestety nieprawda. My musimy wiedzieć, co chcemy od tego urzędu przede wszystkim i co chcemy załatwić, ponieważ jeżeli pójdziemy do urzędu w celu dokonania czynności, z którą się wiąże już wydanie decyzji czy oficjalne zajęcie stanowiska, to proszę pamiętać, że wtedy w grę wchodzi kodeks postępowania administracyjnego, popularnie zwany KPA, który reguluje i my od lat mamy tą samą regulację. Tam wyraźnie przepis mówi, że podania, pisma do urzędu składamy tradycyjnie papierowo, z czym nie ma problemu, ale gdy mówimy o elektronice, to tam przepis wyraźnie mówi przez elektroniczną skrzynkę podawczą. Czyli faktycznie każdy zwykły mail pisany do organu administracji w sprawie, która kończy się wydaniem decyzji, powoduje nic. Tak naprawdę organ jest wtedy zobligowany wezwać nas do uzupełnienia braków formalnych poprzez złożenie tego w tradycyjnej formie, jeżeli nie umiemy tego podpisać zgodnie z przepisami, lub właśnie złożenie przez ePUAP. My od lat tutaj i także jako Wydział Prawa i Administracji, tylko przypomnę, że my mamy także specjalizację właśnie związaną z elektronizacją urzędów i informatyzacją. Pisanie do urzędu wiąże się z identyfikacją. No ja muszę wiedzieć, że po drugiej stronie komputera, internetu jest pani, a pani musi wiedzieć, że ja jestem urzędem. W związku z tym ta komunikacja polega na tym, że my wiemy, kto do kogo pisze i dlatego nasze przepisy przewidują taką sytuację zarówno w okresie pozbawionym pandemii, przy pandemii nic się nam tak naprawdę nie zmieniło. Ja myślę, że łatwiej będzie naszym słuchaczom i oglądającym zrozumieć, jeżeli posłużymy się konkretnym przykładem. Załóżmy, że zgubiłam dowód osobisty.
Mój urząd miasta pracuje zdalnie, więc jak powinnam napisać maila, jak powinnam sformułować tą wiadomość, żeby ona miała moc prawną, żeby mogła rzeczywiście w sposób zdalny tą sprawę załatwić? Mamy trzy tak naprawdę możliwości. Pierwsza możliwość piszemy już przez wywołane tablice ePUAP. Na stronie każdego urzędu mamy podany adres ePUAP-owy. Proszę pamiętać najprościej, jak to mogę wytłumaczyć, ponieważ no niestety w prawie my mamy tak zwane definicje legalne, które gdzieś to po swojemu tłumaczą. ePUAP to jest elektroniczna skrzynka podawcza, a mówiąc bardziej prosto, elektroniczny sekretariat. Tak jak gdzieś państwo przychodzicie składać dokument papierowy i ktoś tam mówiąc brzydko przybija pieczątkę, że wpłynęło, to dla elektroniki też coś musi przybić pieczątkę, że wpłynęło. Całe organy, cała administracja jest tak zbudowana, że mamy określone terminy na załatwienie sprawy. Ten termin się liczy od momentu, kiedy pismo oficjalnie wpływa do urzędu. I to jest ten ważny element oficjalności. Od kiedy oficjalnie ja wiem, że muszę załatwić panią sprawę. Od wtedy, kiedy oficjalnie do mnie to pismo wpłynie. Pismo do mnie wpływa oficjalnie, jeżeli wpłynie przez ePUAP, jeżeli pani ma taką możliwość i umie to złożyć. Druga możliwość, jeżeli mamy tak zwany podpis kwalifikowany, to ten najczęściej w praktyce, który jest powiedzmy a la z pendrive'a podpisywany, tak jak podpisuje się powiedzmy poważne przelewy. I trzecia możliwość, jeżeli ktoś z państwa jeszcze przed pandemią, w dobie pandemii też to można zrobić, robił kiedyś sobie dowód osobisty i poprosił o ten dowód z warstwą elektroniczną. Przypominam państwu, że od pewnego czasu możemy sobie zrobić dowód tak zwany elektroniczny, do którego dostaniemy dwa kody PIN, jak do telefonu, 4-cyfrowy kod PIT, który pozwala na podpisywanie właśnie dokumentów i 6-cyfrowy kod PIT, jakbyśmy się gdzieś pomylili do wycofania takiej dokumentacji. Proszę tylko pamiętać, że podpis dzisiaj elektroniczny ma taki sam walor jak podpis papierowy. To się jakby jest jednoznaczne. I teraz pani Kazusie, ja zacznę się zajmować pani wnioskiem związanym z dowodem, ze zmianą tego dowodu, z wydaniem dowodu, jeżeli on do mnie wpłynie tak naprawdę oficjalnie. Oficjalnie artykuł 63 KPA podanie wnosimy przez elektroniczną skrzynkę podawczą. Kolejny paragraf tego przepisu albo dokument elektroniczny. Zwracam państwu tylko uwagę, że dokument elektroniczny to jest całość, to nie jest mail, bo mail to nie jest dokumentem elektronicznym. To tak jak państwo piszecie zwykły dokument papierowy, tam gdzie się zaczyna, kończy się podpisem i dopiero to składamy. W związku z tym dokument elektroniczny podpisany podpisem kwalifikowanym lub podpisany tym podpisem osobistym wywoła określony skutek prawny w postaci wszczęcia postępowania dotyczącego pani dowodu i konsekwencji kolejny dowód zostanie pani wydany. Proszę też pamiętać, bo to też ktoś mylnie myli, że jeżeli prosi organ o korespondencję elektroniczną, to niestety albo stety nie dostanie żadnego papieru. Niestety, no bo jak się spodziewamy, że przyjdzie do nas tradycyjna decyzja, to jej nie dostaniemy, a stety, bo nie musimy nigdzie chodzić na pocztę, żeby to odbierać. Przy czym proszę pamiętać, ja w dużej skrócie najbardziej, jak to chyba prosto potrafię, przedstawię, jak wygląda korespondencja elektroniczna od strony organu. Organ, jeżeli ma pani wniosek o to, żeby wydać ten dowód nowy w formie elektronicznej, to przygotuje wszystko, pani tam przedłoży, wymagane zdjęcie, wszystkie oświadczenia i na końcu pisze decyzję elektroniczną, którą podpisuje podpisem kwalifikowanym, nie żadnym innym, bo to wynika wprost z przepisu i uwaga, nic do pani nie wysyła. Do pani wysyła się tylko komunikat, choć odbierz swoją decyzję, która czeka u nas na naszej skrzynce elektronicznej. I wtedy my mamy obowiązek zarejestrowania się znowu na ePUAP, pobrania decyzji, która tam na nas czeka i nie wychodząc z domu możemy zapoznać się z treścią tej decyzji. Dodam tylko tyle, że ta decyzja czeka tam na nas 3 miesiące. Jeżeli nagle wpadniemy na pomysł, że dzisiaj ją odbieram, no to wtedy mogę odebrać. Zwracam to także uwagę szczególnie no, studentom, jak są mobilni, że to jest o tyle fajnie, że z każdego punktu ziemi, gdzie mamy dostęp do Wi-Fi, możemy praktycznie załatwiać sprawy administracyjne i to coraz więcej tych spraw administracyjnych możemy w ten sposób załatwiać. Napisanie tego zwykłym mailem niestety powinno skutkować wezwaniem pani do uzupełnienia braków formalnych poprzez złożenie tradycyjnego podpisu pod tym dokumentem albo podpisu jednego z tych trzech, o których mówiłem. Podpis osobisty, ten z dowodem osobistym związany, podpis kwalifikowany, jeżeli wykupiliśmy sobie to urządzenie do tego i dodatkowo złożenie przez ePUAP z kolei, co możemy zrobić no, z dnia na dzień, jeżeli jeszcze nie jesteśmy w kwarantannie, żeby uzyskać ten punkt dostępowy i posługiwać się ePUAP-em. Proszę pamiętać, że w krajach wysoko rozwiniętych elektronicznie, typu nasi sąsiedzi, Estonia, tam większość młodych osób, studentów, to już nigdzie nie chodzi załatwiać żadnych dokumentów, żadnych w formie papierowej, bo każdy wyrabiając sobie dowód dostaje tą warstwę elektroniczną i większość rzeczy załatwia się w formie elektronicznej, nie wychodząc z domu. To jest ta nasza przyszłość. To niestety się z tym wiąże, ale to także druga kwestia jeszcze bezpieczeństwa z tym związana. Czy zazwyczaj sprawy urzędowe w sposób zdalny załatwia się szybciej?
Jeżeli one są oczywiście prawidłowo prowadzone. I tak nie, bo z jednej strony musielibyśmy ustalić, co to znaczy załatwić sprawę, bo teraz pani kazusie dużo zależy od tego, kiedy pani to odbierze. No bo sprawa się zakończy dla pani, kiedy pani skutecznie odbierze czyjąś decyzję. No i teraz go znowu. Dzisiaj mamy o tyle dużo nieporozumień, a przez to i nerwowości, bo często ktoś wybiera komunikację elektroniczną, a potem nie potrafi odebrać tej decyzji elektronicznej, która czeka na tego adresata. No i wtedy występuje o to, żeby mu doręczyć w formie papierowej czy w formie innej i to wydłuża postępowanie. Jeżeli rozumiemy, co robimy i mamy te umiejętności, to nie są skomplikowane umiejętności, podstawowe, techniczne, to wtedy na pewno przyspiesza te postępowanie. Natomiast problemem dzisiaj sprawności postępowania administracyjnego jest praca na odległość. No mniej my, ci z Państwa jako studenci, którzy pracują, praca na odległość to jednak słowo klucz praca. To nie, że siedzimy w domu, nic nie robimy, tylko w tym domu musimy coś robić. I teraz jak ja mam zmienić pani dowód osobisty siedząc w domu? Ja muszę mieć dostęp do tego, co mam w urzędzie, w organie. I dlatego to z kolei czasami wydłuża te postępowanie, praca zdalna, bo nie zawsze mogę rejestrować się chociażby do rejestrów publicznych oficjalnych z poziomu domu i z poziomu własnego mieszkania. To powoduje, że niestety praca zdalna czasami nie równa się praca szybka. Do tego momentu najważniejszą rzeczą, którą zapamiętałam, jest dla mnie taki wniosek, że jeżeli zdecyduję się na postępowanie w sposób zdalny, to mam się go konsekwentnie trzymać i pilnować tego, co pojawia się na mojej skrzynce oraz postępować zgodnie z zaleceniami. Tak jest. Tam za każdym razem jest informacja, jak należy to odebrać, co należy zrobić. Proszę pamiętać, że w większości przypadków jest też podany jakiś telefon do pracownika, który prowadzi te postępowanie, więc jak mamy kłopot, no to wtedy możemy także poprosić o jakąś dodatkową informację. Proszę też pamiętać, bo to też jakiś jest błędny przekaz medialny, że nie ma czegoś takiego na dzień dzisiejszy, jak doręczanie decyzji telefonicznie. Ja mogę panią poinformować, że pani decyzja jest do odbioru w urzędzie albo do odbioru w tym formie elektronicznej, ale nie mogę pani jej odczytać. To znaczy, jeżeli ja to zrobię i pani odczytam, to ma jedynie walor informacyjny, natomiast ani pani nie może twierdzić, że decyzję odebrała, ani ja, że pani decyzję doręczyłem, to powoduje znowu, że wydłużamy czas trwania takiego postępowania. Bardzo ważnym punktem jest podpis, o którym pan wspomniał. Jakie są rodzaje tego podpisu? No i jak przygotować go na tyle skutecznie, żeby te nasze pisane wiadomości podpisywane w sposób elektroniczny były poprawne pod względem formalnym? Tak jest. Proszę zwrócić uwagę, Marcinów Adamczyków to jest pewnie kilkadziesiąt tysięcy. Urząd musi wiedzieć, który Marcin Adamczyk do niego pisze. Musi go identyfikować. Cała procedura administracyjna to jest oficjalność. Jedna strona wie, kto do niej pisze, druga strona wie, kto do niej odpowiada. W związku z tym to powoduje, że ja muszę z tej grupy Marcinów Adamczyków wybrać tego jednego, który do mnie pisze i dlatego przepisy, to jest cała gama przepisów, zaczynając od KPA, kończąc na rozporządzeniach wykonawczych, do ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne. Na dzień dzisiejszy mamy trzy podpisy, które są oficjalne. Podpis osobisty, już mówiliśmy, on wynika z nowelizacji o dowodach. To jest chyba najnowszy z podpisów, czyli zakładając dowód osobisty, a ci z Państwa, którzy by wymieniali dowód albo chcieli mieć ten dowód z podpisem elektronicznym, tak naprawdę można to w każdej chwili zrobić i wtedy dostajemy te dwa piny, o których mówiłem, 4- i 6-cyfrowy i tym pinem podpisujemy dokumenty oficjalne. Nie wychodząc z domu, proszę pamiętać, że na czas epidemii Ministerstwo Cyfryzacji przewidziało także tak zwany tymczasowy podpis zaufany. To na stronie ministerstwa możemy zobaczyć, jak go się robi, wyrabiając go albo klasyczny podpis zaufany. Ci z Państwa, którzy mają konta bankowe, pewnie większość z Państwa ma konta bankowe, to tam także można, jak się logujemy na ePUAP, to tam wyskakuje komunikat, przepraszam, że tak gestykuluję, ale widzę to przed oczami tak naprawdę, bo ostatni raz, chwilę przed nagraniem podpisywałem elektroniczne dokumenty. Zaloguj się przy pomocy właśnie hasła do tego logingu elektronicznego, jeżeli posiadasz, a jak nie, to wybierz sobie bank. I teraz proszę zwrócić uwagę, wybierając bank, wpisując wszystkie dane, w zależności od operatora banku zostaniemy poproszeni o potwierdzenie, że to my się logujemy w ten sposób i zostaniemy przepuszczeni do tej oficjalnej strony na ePUAP-ie, gdzie na naszej skrzynce będą czekały dla nas wiadomości. No i podpis kwalifikowany jest może najmniej popularny z uwagi na koszty, bo tam się wiąże z kosztami, tam są abonamenty 2-3-letnie. Na szczęście jest już duża konkurencja na rynku, to jest to mniej kosztowne. Tutaj w zależności od tego, jakiego operatora sobie wybierzemy, no to ten operator przyjeżdża do nas, w jego obecności składamy wszystkie podpisy wymagane, dostajemy na pamiątkę w zależności od operatora większy lub mniejszy coś a la pendrive i przy pomocy tego później się podpisujemy. Jest to o tyle fajne i bezpieczne, że znowu cały świat stoi otworem. Wszędzie podpiszemy oficjalnie dokumenty, które są nam potrzebne. A jak się do tych wszystkich procedur ma ochrona danych osobowych?
ochrona danych osobowych jest o tyle ciekawa, ponieważ każda nasza aktywność wiąże się z jakimiś danymi. Ci z Państwa, którzy cokolwiek robią, a ci, którzy nic nie robią, też na kwarantannie, nie ma dzisiaj aktywności. Od rana do wieczora przetwarzamy dane, w tym dane osobowe. Każdy z nas ma w telefonie jakieś kontakty, każdy pisze jakieś maile, każdy ma jakieś kontakty na portalach społecznościowych. Od strony oficjalnej znowu, w naszym kazusie, pani pisze do mnie, czyli daje mi swoje dane osobowe. Proszę zwrócić uwagę, co też jest ciekawe, jeżeli mówimy o ochronie danych osobowych, że nowa filozofia ochrony danych osobowych zakłada, że ma być bezpiecznie, to jest oczywiste, ale że jest świadome zarządzanie danymi osobowymi. Pani nie boi się do mnie pisać, w cudzysłowie, tego elektronicznego maila sformalizowanego, bo wie, że jest bezpiecznie, bo to gwarantuje nam hasło RODO, rozporządzenie ogólne ochronie danych osobowych, a jeżeli nie będzie bezpiecznie, jeżeli z mojej winy nastąpi incydent, nastąpi naruszenie danych, no to ja mam tu zagrożone karą jako instytucja publiczna do 100 tysięcy złotych, a instytucje prywatne do 40 milionów euro, 4 do 5% rocznego przychodu. Największe kary na poziomie Europy, tu już mamy w milionach euro tak naprawdę, w naszym kraju w milionach złotych. W związku z tym z punktu widzenia naszego każdego obywatela o tyle jest fajnie, że ten nowy system gwarantuje nam bezpieczeństwo. A jak się okaże, że nie jest jakiś element bezpieczny, to gwarantuje nam system, który gwarantuje z kolei dochodzenie swoich roszczeń i ewentualnie ukaranie podmiotu, który w tym zakresie odpowiada. Zdrowy rozsądek. Tu tylko zdrowy rozsądek nas i Państwa uratuje. Tu apeluję naprawdę o zastanowienie się. Mamy dużo przypadków wyłudzenia danych. Na te dane bierze się kredyty, na te dane bierze się fałszywe przelewy. Ci z Państwa, którzy obserwują rynek, no to hitem ostatnich tygodni jest przekręt na tak zwany zdalny pulpit, gdzie ludzie widzą online praktycznie, jak się ich okrada i nie mogą z tym nic zrobić. Natomiast proszę Państwa, jeżeli nie kupowaliśmy wczoraj nic w internecie, to dlaczego dzisiaj klikamy linkę śledź swoją przesyłkę? Co chcemy śledzić? Jeżeli nie byliśmy na zakupach w jakimś markecie budowlanym, to czemu klikamy linka masz fakturę do tej firmy budowlanej? No proszę Państwa, jeżeli ZUS nie wysyła oficjalnie faktur, to cały wrzesień mieliśmy zamieszanie, bo ZUS niby faktury wysyła. Państwo muszą mieć wszyscy świadomość, że klikając jakiegoś linka, wgrywacie Państwo coś. Tylko pytanie, co to jest? Czy to jest oprogramowanie, które ma Państwa śledzić? Czy to jest oprogramowanie, które ma skasować zawartość Państwa dysku? Czy to jest oprogramowanie, którym ja przejmę władzę nad Państwa komputerem i potem zarządzam okupu? No niestety mieliśmy już przypadki, gdzie organy administracji padały właśnie ofiarami ataków hakerskich, gdzie rządzano okupu wirusowanie danych, odzyskanie danych, dlatego elektronika ma swoje plusy, ma swoje minusy. Nie boimy się elektroniki. Na gruncie ochrony danych osobowych to też może warto powiedzieć, jak się spotykamy, że my błędnie do tego podchodzimy, że my ciągle zapominamy, że najsłabszym elementem jesteśmy my, człowiek. To nam się nie chce czegoś zrobić, to my zmienimy hasło jutro, to my potem wymyślamy na pana informatyka, dlaczego te hasło ma mieć 6 znaków albo 8, jeszcze jakieś tam cyferki w środku. Z hasłem, proszę państwa, no nie wiem jak to powiedzieć prościej, tak jak moim studentom powiem, no, hasła są jak bielizna. Trzeba je często zmieniać i nikomu nie pożyczać, tak to jak w praktyce się mówi. Jeżeli masz słabe hasło, praca domowa dla wszystkich, którzy nas słyszą, każdy z Państwa wie, jakie ma hasło do różnych rzeczy. Proszę sobie wpisać w przeglądarkę najczęstsze hasła w 2019 roku i zobaczyć, jak wyskoczy lista tych haseł, czy przypadkiem nie ma tam naszego hasła, które na co dzień używamy do profilów społecznościowych, do kont, bo jeżeli tam to jest, no to jest w ogóle hasło nas niezabezpieczające. Z hasłami to, proszę Państwa, tak jak trochę z drzwiami antywłamaniowymi. Każde drzwi można połamać, każde drzwi można pokonać. Tylko pytanie, jak długo tym toporem drzwi trzeba walić, żeby wejść do środka. I to hasło właśnie ma nas chronić tym czasem dostępu w tym zakresie. No i niestety, ja to jeszcze raz powtórzę, najsłabszym elementem jesteśmy my. Bo hasło admin 1, admin 2, albo hasło raz, dwa, trzy, cztery, pięć, albo temu typu podobne, lub krzyżówki znaków z klawiatury, no niestety nie sprawdzają się w praktyce. No i będziemy potem cierpieli, tym bardziej, proszę Państwa, że mamy coraz więcej kradzieży tożsamości, coraz więcej zgłoszeń z tym związanych. To nie jest już dzisiaj hasło z filmu science fiction, że ktoś komuś przejął tożsamość. Badania nawet z czasów epidemii pokazują, jak wiele prób było przejęcia tożsamości. No i jeżeli mówimy o epidemii, to najnowszym hitem jest oczywiście SMS, gdzie przestępcy podają się za służby sanitarne, żądając zadzwonienia na wskazany numer, strasząc jeszcze, że jeżeli to nie nastąpi, to wtedy pojawi się u nas gdzieś policja. No i każdy, kto na ten numer niestety dzwoni, traci pieniądze, bo to jest to numer kosztowny w tym zakresie. Dlatego
jeszcze raz, zdrowy rozsądek. To my wiemy, gdzie chodzimy, co robimy i z danymi osobami jest tak samo. Jak się spotykamy na ulicy, no nie każdy od razu krzyczy, przepraszam, nazywam się tak i tak, mój numer telefonu to jest taki i taki, to czemu to robimy w internecie? Czemu no, zachowujemy się inaczej tam, w tym świecie wirtualnym i w świecie realnym? O ochronie danych osobowych, no proszę Państwa, to można godzinami opowiadać. W związku z tym tu także jest ważne z punktu widzenia tego, co my mówimy. Podpisy są bezpieczne, ponieważ każdy z tych trzech rodzajów podpisów jest tak zabezpieczony i dlatego się różni od zwykłego maila. W zwykłym mailu, jeżeli Państwo doskonale o tym wiecie, można go podrobić, możemy sobie zrobić podobny mail, podrabia się strony. Wszystko, co jest związane z phishingiem, jest jakby bardzo dobrze opisane. Każdy ma dostęp do tych informacji i niestety ta część przestępczości, skoro życie przenosi się do elektroniki, administracja przenosi się do elektroniki, to i przestępczość przeniosła się do elektroniki. Miejmy tego pełną świadomość. Ja wracam jeszcze na chwileczkę do tych spraw urzędowych. Czy mail wysłany w prawidłowy sposób do urzędu może nam potem służyć jako podstawa do odwołania się w jakiejś sprawie? Mail, znaczy złe słowo jest mail. Oficjalna korespondencja elektroniczna zastępuje papier. Ta elektronika równa się papier. W związku z tym, jeżeli pani przeprowadzi to postępowanie zgodnie z tym, jak mówi KPA, artykuły 39 z indeksem 1 i kolejne i w formie elektronicznej dostanie to odpowiedź, może pani uruchomić postępowanie odwoławcze, może pani uruchomić w konsekwencji później postępowanie sądowo-administracyjne. Papier równa się elektronika, o ile będzie prawidłowo przeprowadzona. Czy wysyłając takie formalne wiadomości mam jakiś obowiązek, określony czas, w którym powinnam te maile mieć zachowane? KPA reguluje termin załatwienia sprawy i KPA reguluje także, proszę Państwa, niestety coś, co może być niebezpieczne w kontekście Pani pytania, a więc domniemanie doręczenia zastępczego. Jeżeli skutecznie Pani wybierze drogę elektroniczną i Pani nie odbierze korespondencji elektronicznej, to tak jak z papierem, jeżeli Państwo nie odbieracie decyzji po podwójnym awizo, to to wraca do organu no i decyzja wchodzi do obrotu prawnego, chociaż się nie znamy. Taka rewolucja w KPA nastąpiła kilka lat temu, a więc wprowadzono domniemanie doręczenia elektronicznego zastępczego. W skrócie wygląda to tak, że jeżeli pani w 7 dni od mojego pierwszego maila jako organu, że na panią czeka decyzja, nie odbiera go, to po tych 7 dniach jest wysyłana do pani z automatu, to robi automat, druga informacja, że tam gdzieś czeka na panią ta decyzja i proszę sobie je odebrać, a jeżeli pani tego nie zrobi, no to wtedy następuje po tych 7 dniach, czyli 14 dni od pierwszego dnia, skuteczne doręczenie zastępcze z wszystkimi konsekwencjami. Te konsekwencje będą dla pani albo pozytywne, albo negatywne, w zależności tego, co dotyczy, czego dotyczyła ta decyzja. Przy elektronice jest ten plus z kolei, że pani już nigdzie nie musi pójść, żeby się z tym zapoznać. Przez 3 miesiące ta decyzja nieodebrana wisi sobie w systemie i czeka na panią, aż no, będzie pani miała ochotę i chęć odebrać tą decyzję. Doktorze, czy pan jako prawnik w czasie pandemii dostaje więcej pytań związanych właśnie z elektroniczną korespondencją skierowaną do urzędów? No niestety tak. Mówię niestety tak, ponieważ pandemia pokazała, że zarówno są problemy i po stronie obywatela, jak i po stronie organu. Że organy niestety to, o czym mówię, no ja mówię tutaj, zakładam do studentów tak naprawdę, tych osób, które tutaj nas słuchają. Natomiast organ to powinien to, co ja mówię, wiedzieć od kilku lat. Natomiast cały czas zgłaszają się przede wszystkim z drugiej strony sytuacje odwrotne, że to obywatele, no niestety więcej czasami wiedzą niż ten urząd, składają te wnioski w sposób formalny, a odbijają się od ściany, bo urzędy mówią, a u nas tak nie można, albo u nas to tak nie działa. I w związku z tym, no tu jest duże pole do popisu i niestety w dobie pandemii prawo przewidywało tą sytuację, a umiejętności za tym nie podążyły i możliwości techniczne. I teraz bardzo szybko próbujemy nadgonić ten okres, no trochę stracony, właśnie po to, żebyśmy mogli tą komunikację w sposób prawny przeprowadzać na odległość. Pan wspomniał o studentach, a ja zdecyduję się wspomnieć do wszystkich, którzy nas oglądają. Ten materiał myślę, że skierowany nie tylko do studentów, ale do wszystkich tych, którzy mają jakiekolwiek teraz sprawy do załatwienia z którymś z urzędów. Pamiętajcie, najpierw sprawdzamy, jak urząd działa, no i później podejmujemy odpowiednie kroki. W zależności od swoich umiejętności, możliwości, zaoszczędzi to nam na pewno dużo nerwów i niepokoju, a te możliwości są różne. W zależności od tego, która jest dla nas droga najwłaściwsza, taką zachęcam do wyboru. A ja zachęcam do oglądania Akademii Ciekawości, dostępnej w podcaście oraz wideo w YouTube. Projekt przygotowany przez Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Anita Zalewska, dziękuję za uwagę i dziękuję obecnemu dziś mojemu gościowi. Dr Marcin Abramczyk był razem z nami. Dziękuję Państwu bardzo.